Cześć, cześć. Siemano. No cześć, witaj Michał. Cześć. Sorki znowu za zwłokę, ale miałem atak kaszlu i nie wiem, czy mi do końca to przeszło. 3 minuty takie dobrego chrząkania, żeby odzyskać głos. Także jakbym jeszcze pochrząkiwał, to musisz przejmować inicjatywę. Oczywiście, nie ma kłopotu. Dobrze, że No. uprzedzasz. No, czy to będzie słychać? Jakoś nie może to ze mnie wyjść, nie wiem. Zawsze początek jesieni jest dla mnie taki, nie wiem właściwie dlaczego do końca. A wiesz co, pamiętasz jak rozmawialiśmy o tej kumulacji w lotto i że nie znaleziono jeszcze tego szczęśliwca? Już go znaleziono. Już się zgłosił po tą nagrodę. Tam wtedy było, no ile? 30, 20? Nie wiem, dużo, dużo strasznie pieniędzy do wygrania. No to dobrze, dobrze dla niego, No, czy dla niej. No podejrzewam, ponoć. że po tej informacji ruszyła ta osoba w tygodniowe czy dwutygodniowe tango i dopiero teraz się znalazła. Może tak było właśnie. No tak, to też taki mój scenariusz, to co ja bym zrobił. Właśnie, Nie no. ma się co śpieszyć, no, skoro pieniążki gdzieś tam są, tylko żeby ten kupon dobrze zabezpieczyć, żeby on gdzieś w tym tangu nie zaginął, bo wtedy by było naprawdę kiepsko. To już nawet szkoda myśleć o tym. A co tam jeszcze możemy na rozgrzewce powiedzieć o sytuacji w polskim sporcie albo u nas w ogóle w kraju? Coś się działo ciekawego ostatnio? W naszym sporcie, no nie wiem, czy działo się coś ciekawego. No mamy za sobą Eurobasket w wykonaniu naszych koszykarzy. Mamy. Troszeczkę pechowo z niego odpadliśmy, bo bardzo dzielnie walczyliśmy z Hiszpanami, No którzy trafiliśmy na dobry okazało się, dzień jednej z największych gwiazd że mają europejskiej kryzys koszykówki. tymczasem. Dokładnie tak jak mówisz, Pau Gasol zagrał fantastyczny mecz. Zresztą to samo pokazał w meczu półfinałowym z Francją. Gdzieś tam śledziłem sobie te wydarzenia. No i Tak, ja mamy też oglądam. wielki finał. Nasi sąsiedzi, Litwini, Dzisiaj, zmierzą tak. się właśnie z Hiszpanami. Dzisiaj czy jutro? Chyba dzisiaj jest finał. No nie wiem, zaraz to zweryfikuję. Muszę też zobaczyć. Wydawało mi się, że Nie bym dzisiaj. obejrzał. Nie, jutro. Jutro w niedzielę, no to by było też zgodne z logiką i z jakimiś telewizyjnymi prawami. No, dokładnie tak. Zazwyczaj w niedzielę są te finały. No tak, koszykówka to jest dobra koszykówka, też taki europejski klasyk finałowy, bo Litwa i Hiszpania zawsze gdzieś Zawsze się przewijają, jak jak te myślisz o europejskie europejskiej potęgi. koszykówce, to tak właśnie myślisz. Chociaż no, ta Francja była jednak takim nieznacznym faworytem bukmacherów, czy tutaj opinii większości ekspertów. Cały skład praktycznie z NBA. No zwłaszcza, że byli gospodarzami, to też zawsze się liczy. Ale Tak. nie było im dane w tym roku obronić tytułu. No, tak to bywa. Jeszcze tak z takich być może bardziej show biznesowych rzeczy. Strasznie się podjarałem ostatnio drugim trailerem do filmu Rocky. Na tyle, że aż tweeta wysłałem na ten temat, gdzie rzadko gdzieś tam jakieś off-topiki na Twitterze daję. Ale z serią Rocky jestem bardzo zżyty, związany. Ty chyba też, albo O, przynajmniej klasyka, kojarzysz. wiadomo, wiadoma Tak. sprawa. Bardzo fajny ten nowy trailer. Ten pierwszy był fajny, już mnie tak nastawił fajnie, że jeszcze jeden Rocky będzie i coś fajnego, ale drugi już mnie wbił w fotel, naprawdę jest dobry. Jak ktoś nie widział, to polecam drugi trailer zobaczyć. No, seria jak seria. Właśnie nawiązując do tego, moją dziewczynę, z racji tego, że film ma mieć premierę w moje urodziny, A no to stwierdziłem, że już no wiesz, gdzie je spędzisz. pewnie będzie to mój prezent urodzinowy, zwłaszcza, że ja nie jestem nastawiony. Nie, zawsze mówię, że nie trzeba mi żadnych prezentów ani takich rzeczy. To nie jest już ten czas, gdzie ja wymagam takich rzeczy. Więc pewnie pójdziemy do kina na ten film, no ale moja dziewczyna nie zna, nie oglądała. Nie wiem, jak to jest możliwe, zawsze się temu dziwię, ale no nie zna tej serii po prostu. Kojarzy oczywiście Rocky, film o boksie, więc nie dla dziewczyn, tak? Nie za bardzo ta tematyka, gdzie dziewczyny lubią takie kino. No i za karę niejako, zanim pójdziemy na tego nowego Rockiego, nakazałem jej jednak zapoznać się z tą serią, z tym klimatem. No i oglądamy filmy o Rockim od początku. Nie jest tak źle. Na początku był duży opór ze strony mojej wybranki, bo jednak kojarzyło jej się to tylko, że to będzie godzina, półtorej jakiegoś mordobicia. Natomiast to nie, ja sam oglądając pierwszego Rockiego,
Wielu scen naprawdę dopiero tak jakbym oglądał, nie wiem, film drugi raz, tak miałem przykryte wielką mgłą. Dawno nie oglądałem i zapomniałem, jak mało tam jest boksu naprawdę w tych filmach. Zwłaszcza jedynce, dwójce, ponad 3/4 filmu to jest jednak taki, nie powiem, że psychologiczny film, ale jednak jest to historia pewnej nawet miłości, jakiejś tam zażyłości, opowieść o tym życiu tego człowieka, tak? Tego kogoś, no, kto stał się. Zachęciłeś mnie do odświeżenia sobie też tych tematów. Naprawdę, tak. Jest to bardzo fajne, a już ostatni rok, i ten, który był, nie ten, który będzie, bo to jest spin-off, natomiast ostatni rok, który był takim dla mnie kultowym jest filmem, bo jest to dramat pełną gębą i tyle. Nie będę teraz tutaj, może ktoś nie oglądał, więc niech nadrabia Rockiego, a ta ostatnia część, która była, jest takim naprawdę filmem na wysokim poziomie, z dużym przesłaniem, z jakimiś tam po prostu wyższymi wartościami, można powiedzieć. No i tyle mojego monologu, może o boksie. Ja też na boksie, no, nie znam się tak strasznie fest, ale też lubię pooglądać i może dlatego też te filmy tak dobrze wspominam. Moi koledzy na przykład lubią też Rambo. Ja nie lubię Rambo serii. Nie wiem. Może o to chodzi, że ja nie za bardzo jestem taki promilitarny też, no. Jakaś tam wojna mnie. Ale Rambo to nie za bardzo. Też klasyka tego. Klasyka, oczywiście. Kina lat 80. Znam, oglądałem, ale jakoś no, nie tęsknię za Rambo tak bardzo, jak jakim sentymentem darzę filmy z Rockiem. Ta postać jakoś jest, mam wrażenie, głębsza po prostu. Rambo kojarzy mi się jednak z pewną taką siekanką, takim ratatatata. No, tak jest trochę. Nóż i flaki i tak dalej, nie? No nie mylisz się, nie mylisz się. Racja. Dobra, róbmy ten ranking, bo jak tak dalej pójdzie, to zaczniemy robić ranking filmów. Rozgadamy. A to może pomysł na kolejny off-season. Tak, to jest jakiś tam też dobry pomysł. Zrobimy spin-off i będziemy dyskutować o filmach. A czemu nie? Ja bardzo lubię. Znaczy, to jest chyba, myślę, taka popularne hobby, nie? Wśród pewnie, że tak. Oglądanie pewnie, filmów, tak. Seriali. No na pewno nie jest to rzeźbiarstwo, czy też malarstwo, którym jednak dużo mniej osób się interesuje. No, pewnie nie szachy i nie krzyżówki matematyczne też. Chociaż sudoku jest popularne. No, ale dobra. Idźmy, skończyliśmy na kodzie Giru. Idźmy na 19 miejsce. Czyli zbliżamy się naprawdę, jesteśmy już w topie, ścisły top. Jesteśmy w tym topie właśnie i każda pozycja jest dyskusyjna. Mamy na 19 miejscu Bramketa. Tak, byliśmy dość zgodni, nawet bardzo tak. Zgodni, bym powiedział. Chyba tak jeden z najrówniejszych naszych typów, że Pekarinę ma być właśnie na 19 miejscu, czyli na jednym z czołowych, jeżeli chodzi o bramkarzy. No tak, trzeci najlepszy bramkarz w naszej opinii wspólnej. No chyba jest to mega sprawiedliwy osąd. No też tak myślę. Wydaje mi się, że jednak ranking bramkarzy jest dość zbieżny z tym, ze stanem faktycznym i z tym, jak jednak sporo osób zawsze szereguje sobie tych bramkarzy. No bo mamy na trzecim miejscu mamy właśnie Rinę, czwarty był Rask, których powiedzmy można sobie dowolnie zamieniać. Następnego mieliśmy Jonathana Quicka w naszym rankingu, Corey Schneider i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że tutaj nie ma wielkich niespodzianek i nie mam poczucia, żebyśmy źle wybrali. No tak, jeżeli mamy coś powiedzieć charakterystycznego o Pekarinę, zawodnik Nashville Predators chyba kojarzy się wszystkim właśnie z drapieżnikami. Bardzo duży bramkarz. Właśnie ja się zastanawiam, kto jest większym symbolem Predators ostatniej dekady. Czy właśnie Rinne, czy jednak Shea Weber? Jednak chyba Weber. Chyba Weber, bo jest też Amerykaninem, tak? Z kontynentu, powiedzmy, kontynentalnym. Kanadyjczykiem. Dokładnie. No, chodziło mi o to, że jest stamtąd, tak? Z tego kontynentu jest im bliższy niż Rinę. Ale jeżeli byśmy oceniali właśnie wartość może dla zespołu, to mogłoby się okazać, że jest odwrotnie. Czyli że Rinę jest wyżej i że Rinę znaczy więcej dla tego zespołu. Ma 32 lata, już dobrych kilka sezonów w tych nogach. Wiemy też, że doskwierały mu wielokrotnie kontuzje. No właśnie, to jest chyba największy mankament tego chłopaka, tego faceta. W zasadzie no niewiele sezonów miał za sobą, w których jakaś paskudna rzecz by go nie dopadła. No pamiętamy sezon 2013-14, czyli 2 lata wstecz, miał taki okropny kłopot z biodrem. On tam przeszedł operację, po której wdała się jakaś infekcja w tę jego ranę i w związku z tym opuścił cały sezon aż do samego końca.
To bardzo przykra sprawa. Mocno, wydaje mi się, wyhamowała jego karierę i tak troszeczkę jakby o nim zapomnieliśmy. Tak, bo to też jest wiek taki, w którym niedobrze jest złapać taką groźną kontuzję. To była bardzo groźna kontuzja. No tak, po 30 złapać taki problem, wypaść na cały sezon z gry, to jest tak. bardzo trudna sprawa, no ale trzeba mu oddać to królewskie, że naprawdę wrócił w wybitnej formie, bo o ile końcówkę sezonu miał troszeczkę słabszą, to pamiętamy do stycznia, do lutego mówiło się o Rinę jako o głównym kandydacie do nagrody najlepszego bramkarza. Wiadomo, wyprzedził go później Carey Price, ale tak, to była taka gonitwa dwóch koni. Ten początek Rinę był naprawdę fantastyczny. Price Rinę, no potem wyszło jednak, że ten Price jest nie do zamordowania w tym sezonie, a Rinę jednak obniżył loty. Obniżył, tak. Trochę to jest charakterystyczne też dla Pekka Rinę, że te loty właśnie są tak obniżane w trakcie sezonu i na te fazy playoff też tam nie było takich spektakularnych rzeczy w fazie pucharowej, jeżeli chodzi o jego karierę. No nie wiem, czy można wszystko zwinić na rzecz właśnie gry w Nashville, że ta ekipa może nie zawsze była tak przygotowana na jakiś większy sukces. Może od Rinę ja często chyba w dwóch czy w trzech przypadkach w playoffach doczepiałem się tego, że mógł być kimś mógł być większym. Twardszą Tak. ścianą. No tak. Tak, mógł no może w tych tak. playoffach. Ale też wydaje mi się, że to troszeczkę pokrywa się z tym, co mówisz, że jednak Predators to nie jest mimo wszystko ta ligowa czołówka. Oni potrafią zagrać bardzo dobry, bardzo przyzwoity sezon regularny, no ale w playoff zawsze okazuje się, że są też więksi chłopcy w tej lidze niż Predators. No tak, mają to nieszczęście, że mają mocnych towarzyszy tam na zachodzie i jest komu strzelać te bramki, to nie No zawsze właśnie, są... no właśnie. Nie zawsze jest na to wyjście po prostu. Rinę ma świetny refleks. To, że jest duży, nie przeszkadza mu w takiej szybkiej zmianie pozycji z dołu na górną. Nie ma praktycznie tych słabych stron. No jak już zaczynamy mówić o tych top trzech bramkarzach, to to już chyba ciężko... nie ma żadnych słabości. Tak, ciężko znaleźć te dziury gdzieś tam. Gdzieś tam utarło się też, że nie jest może najlepszym bramkarzem do rzutów karnych. Widziałem taką statystykę i rzeczywiście gdzieś tam poniżej ligowej średniej. Natomiast nie jest to problem chyba następnych lat, bo wiemy, że dążymy do tej redukcji trochę karnych. No tak, no też pozwól, że się wtrącę. Te rzuty karne chyba nie są najlepszym miernikiem umiejętności bramkarzy. Wiemy, że to jest bardzo taka wyspecjalizowana konkurencja. Pamiętam, że przez lata, mówię o kilku sezonach temu, najlepszym bramkarzem w NHL w rzutach karnych był trochę już zapomniane nazwisko Mathieu Garon. Generalnie rezerwowy bramkarz, który jako numer jeden ewidentnie się nie sprawdzał, ale w tych karnych miał naprawdę rewelacyjne statystyki, bo wygrywał, no nie pamiętam dokładnych liczb, nie przytoczę ich, ale to było grubo powyżej 60 czy 70%, kiedy on rzuty karne rozstrzygał na korzyść swojego zespołu. Był bardzo ciekawe. Tak. A on jest jeszcze w lidze? Tak nie, się zastanawiam, Mathieu Garon? No, chyba już od dwóch sezonów co najmniej. Jest poza NHL. Nie wiem nawet szczerze mówiąc, czy gra jeszcze w hokej. W ogóle warto ciekawe sprawdzić. Zaraz to uściślimy. No tak, no rzuty karne nie bez parady nazywają się, czy już są nazywane konkursem umiejętności. Jest to konkurs umiejętności, który dotyczy nie tylko strzelców, ale też właśnie bramkarzy. To jest taki popis czasami pozycjonowania, refleksu. Ale z takim meczowym zaangażowaniem ma niewiele wspólnego. Niewiele wspólnego. A Mathieu Garon nie grał już w hokeja. Ostatni sezon 2013-2014 spędził w Awangardzie Omsk. 18 spotkań, także też niewiele. I zakończył wtedy karierę. Mhm. Patrzę w karierę jeszcze Rinę, wyciągając jakieś tutaj jakieś wnioski, jakieś rzeczy. W sezonie 11-12 zagrał w 73 meczach. No właśnie, a mówisz tutaj, że w playoff jest troszeczkę troszeczkę rozczarowuje, jest nieregularny, nie gra super. No to też może być pokłosie właśnie zbyt tak, duża no. ilość spotkań w sezonie zasadniczym. Wiemy, że on jest bardzo mocno eksploatowany w Nashville. Dokładnie. Bo od lat tak naprawdę nie miał porządnego zmiennika. Wiemy, co działo się w dwa sezony temu, kiedy wypadł właśnie z powodu tej kontuzji biodra. Było tam kombinowanie z Carterem Hattonem, Markiem Mazancem, później przyszedł Evan Dubnik chyba, tak? Lecz żaden tak. z tych eksperymentów tam nie wypalił. No i to pokazuje, że Predators poza Rinę to nie mają
choćby połowy bramkarza. Był jeszcze Anders Lindback przecież przez kilka sezonów, też się zupełnie nie sprawdził. Tak, na przyszły sezon myślę, że jednak sytuacja jest dosyć spokojna. Jeżeli nic się nie stanie tak znowu ze zdrowiem, to Pekarinen powinien być jednym z tych czołowych bramkarzy, także dlatego go tutaj też mamy. Nic nie zapowiada, żeby to miało się kończyć. 32 lata to nie jest dla bramkarza wiek, w którym nagle traci kondycję, tak? Traci jakieś walory. O ile jakieś tam dolegliwości nie wrócą, można być spokojnym o bramkę Nashville. Byle tylko go nie przeforsowali, ale chyba wiedzą o tym, że trzeba już szachować troszkę tymi siłami w bramce. Te 73 mecze nie są do powtórzenia. To jest gruba przesada. Myślę, że standardowo w tej chwili odchodzi się od takiego eksploatowania bramkarzy. Jest trend, żeby tych czołowych golkiperów wystawiać tak w 60-65 maksymalnie spotkaniach. Myślę, że w Nashville też do tego będą się stosować. No właśnie, ja tak patrzę o pozycję w górę, nawet wcześniej tego nie wyłapałem. Zostajemy w Nashville, bo mamy Shea Webera właśnie. I no faktycznie. Mogliśmy ich tutaj wspólnie nawet omówić, skoro mówimy o drużynie też częściowo. A mamy Shea Webera, który takim laikom pewnie kojarzy się z tym mocarnym też strzałem. Jeden z niewielu hokeistów, który mógł konkurować w tej, może konkurować w tej kategorii ze Zdeno Harrow. No tak, poza tym mamy w Shea Weberze. Co zostało? Co jest jeszcze? No wszystko to jest. Dla mnie to jest kompletny obrońca i to jest też taki prototypiczny defensor, który ma właśnie mocny strzał, ma też rozegranie, ale jest silny pod własną bramką, potrafi się przepchnąć, potrafi zagrać ciałem. Także to jest obrońca w takim starym stylu. Jest, przynajmniej był, nie wiem jak to jest w tej chwili, ale ja skojarzyłem Shea Webera, pamiętam jeszcze, może nie jego początki, ale gdy zacząłem tak wnikliwie analizować, wydał mi się świetny pod tym względem, że nie dość, że ma warunki fizyczne, to ma zakres umiejętności defensywnych takich, że żaden mały człowieczek nawet się obok niego raczej nie przemykał. To znaczy jest zwrotny, ma świetną pracę kija, nie było tam tego problemu, no, który jest przy niektórych dużych zawodnikach, tak? A tutaj będziemy mieć jeszcze jednego takiego olbrzyma niedługo na 15 pozycji, ja go wcześniej zapowiadałem ostatnio, Wiktora Hedmana. To też jest taki właśnie duży człowiek, ale z dużym zakresem umiejętności, z tymi rękami, które odpowiadają, że tak powiem, to co ma w rękach i w nogach. Często eksperci i kibice lubią mówić o wchodzących do ligi zawodnikach, że to jest nowy ktoś tam. I tak sobie porównując, to mi się wydaje właśnie, że Hedman to jest taki o te, nie wiem, 8 czy 9 lat młodszy Shea Weber. Bardzo jest dużo cech wspólnych i zauważamy to, prawda? Na lodzie, w stylu gry, jakiejś tam koncepcji na siebie też. Bardzo podobni zawodnicy. Jak każdy obrońca obdarzony też taką przewagą lekką fizyczną nad niektórymi napastnikami, Shea Weber ma taką tendencję do szukania gry ciałem, czasami troszkę niepotrzebnej, bo czasami ta gra ciałem jest przeznaczona jednak dla tych zawodników, którzy nie mają dostatecznie dużo umiejętności, żeby zagrać kijem, prawda? Ta gra ciałem jest ryzykowna, bo wiemy, że sędziowie są teraz wyczuleni na te ataki też. Hokejści, nie wiem czy zauważyłeś, hokejści od czasu, gdy nagłaśniona jest sprawa kontuzji głowy, tych wszystkich wstrząśnień mózgu, przestali się bać opuszczać głowę. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką tendencją, że coraz więcej, zwłaszcza tych młodych graczy, robi to, czego się robić nie powinno, czyli pochyla tą głowę i atakując go czysto ciałem, narażasz się, że trafisz go w szczękę barkiem przy szybkim pędzie akcji, będziesz potem nazywany jakimś rzeźnikiem, jakimś sprawcą niesamowitej tragedii. Gdzie nie jest to do końca prawda. Powiedzmy 20 lat wstecz, to trzymanie głowy i patrzenie do góry, to była taka podstawa, jak chodziłeś do ligi, to zawsze byłeś na to mocno uczulany. A teraz wielu młodych faktycznie o tym zapomina, nie mogą się łatwo przystosować, a czasami jest już po prostu za późno, żeby się do tego przyzwyczaić, bo już się dostanie jednego, drugiego dzwona i jest poważny kłopot wtedy ze zdrowiem. No ale tak też grają przeciwnicy, na to należy być gotowym. No, to też nie możemy wymagać nagle, żeby zawodnicy przestali się dotykać. Tak,
Mówię tylko, że pewnie bezpieczniej dla Schwebera, skoro umie, potrafi, ma na tyle szybkie nogi i ręce, żeby... Ma też niesamowity zasięg kija przecież, bo jak mówimy o tych wysokich zawodnikach, oni zawsze mają ten długi uchwyt i sięgnie długi daleko. Zasięg, no tak. Tak. Może spokojnie działać tym kijem, ale... Też ten jego styl gry jest bardzo efektowny. Oczywiście. Tak. Agresja jako taka jest też wymagana i jest to zrozumiałe, że czasami chce popisać się tym uderzeniem ciałem, bo to też jest umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć. Wydaje mi się, że to jest element taktyki, to znaczy jakieś tam regularne atakowanie wybranych przeciwników, też ich męczy. Odbiera dech, ból. Tak. No dokładnie. Jest to też czynnik psychologiczny, no bo no pewnie. Jak olbrzym cię dwa razy zmiażdży, to nie podejdziesz trzeci jak raz. Weber, bo... Jak Weber dwa razy wklei cię w bandę, to już trzeci raz, dwa razy się zastanowisz, czy na pewno chcesz się tam pchać. Tak. Ma też świetne, jest świetnym liderem Schwebera. Nigdy nie było, no, była ta historia, właśnie tutaj jest lekki ten taki, no nie chcę powiedzieć, że jakieś rysa, nie, na charakterze, ale była historia z wyrównaniem oferty przez Philadelphia Flyers. Tak, tak. I to zostawiło taki troszkę niesmak, prawda? Bo no zgodził się na tą ofertę Schweber. Wiesz co? Ona została wyrównana, ale żeby tak, mogła być wyrównana. 14-letni kontrakt za 110 milionów. No. Ciężko było odmówić. Nie, żeby ktokolwiek był w stanie odmówić, z czystym sumieniem powiedzieć, że nie, ja takiej oferty nie przyjmę. No nie dziwi mnie to, naprawdę. No zrobił z siebie w tym momencie najlepiej zarabiającego, tak? Zawodnik. Pamiętaj, tam była też tego typu historia, że Flyers zaoferowali mu w ramach tych 110 milionów aż 68 milionów do ręki. Prosto do łapki jako ten signing bonus, czyli od razu tyle pieniędzy za sam podpis. Predators mieli trochę do zgryzienia taki orzech, czy robić to. Musieli w tym momencie, co to był off-season, w którym stracili też Ryana Sutera na rzecz Minnesota Wild. To była kwestia tego typu, że no jednego z nich musieli zatrzymać. No nie było opcji, żeby zatrzymać obu ze względów finansowych, bo wiemy, że Nashville też nie operują na tym najwyższym pułapie finansowym, tylko mają ustalony wewnętrzny budżet. Ale musieli jednego z nich zatrzymać, bo to w ogóle byłby ogromny cios dla nich pod kątem sportowym, ale też pod względem marketingowym i takim PR-owym, gdyby utracili obu zawodników. Tak, ale to jest taka historia pewnie życia Schwebera, ten moment, w którym dostał tą ofertę, potem został. No tak, ale teraz dostał takie pieniądze w Nashville, myślę, że nie żałuje. No jest twarzą klubu, liderem, tak jak powiedzieliśmy. Nie ma myślę w tym nic zdrożnego. To jest też dosyć duży rynek i dobrze się hokej ma w Tennessee. No tak, no tak, zaskakująco dobrze. Nie ma mowy o żadnych relokacjach, nie ma mowy o problemach finansowych, dobrze zarządzany zespół. Jak najbardziej, myślę, liczący się też, bo przecież mieliśmy ten świetny ich sezon ostatni, ale i w przeszłości pewnie potrafili. Bywały już bardzo udane sezony. Pójdźmy dalej, mamy taką postać, która akurat wczoraj nam wypłynęła na pierwsze strony gazet, czy portali, czy newsów hokejowych. Mamy Maxa Pacioretty'ego. Został 29. kapitanem w historii Montreal Canadiens. Tak jest, trzecim Amerykaninem w tej roli. Tak, dopiero trzecim, bo większość oczywiście była z Kanady. Z Europy był też człowiek. No jeden, tak jest, Saku Kogbu. A wiemy, że Canadiens w ubiegłym sezonie w ogóle nie posiadali kapitana. Tam zapadła taka odgórna decyzja, że sezon przynajmniej poczekają. Mieliśmy aż czterech czy pięciu tych alternate captains, czyli rolą takich zastępców tego, którego nie było. Był właśnie i Pacioretty, i Carey Price, i PK Subban, i Andriy Markov, i jeszcze Tomasz Plekanec. Chyba oni właśnie czterech czy w pięciu. Tak, i też takie były też kandydatury do tego głównego kapitana. Był taki plan, żeby po prostu już grać z kapitanem, bo no jest to potrzebne czasami na lodzie, czasami w szatni, czasami też po prostu do rzeczy
organizacyjnych, no klubie, właśnie, no wizerunkowych. No jest taka tradycja, że ktoś tą literkę C musi mieć na bluzie i tyle. Należało się do tego dostosować. Tak, w Montrealu jest jeszcze na tyle ta tradycja skomplikowana, że kapitan musi mówić po francusku. Tak jest. Przynajmniej trochę. No tak, wczoraj gdzieś tam natknąłem się na oświadczenie, które Pacioretty przedstawiał przed mediami. Co prawda czytał z kartki, ale chyba poszło mu całkiem nieźle. Tak przynajmniej wyczytałem na Twitterze, że był chwalony za swój francuski. No myślę, że wziął parę dobrych lekcji przed. A myślę, że to teraz na pewno wzmoży korepetycję. Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu będzie musiał chodzić na zajęcia. No ale to do tego wyboru, jeżeli mogę, bardzo podobało mi się to, że został wybrany przez kolegów z drużyny. Bo to jest warte uwagi, warte zauważenia. No nie zawsze mamy z tym do czynienia. Czasami kapitana wybiera sobie trener. Często mam też wrażenie, że kapitan jest wybierany, bo jest taka presja z zewnątrz. Tak, często kapitan jest wytworem wartości marketingowej. Tak jest, dokładnie. Właśnie do tego zmierzam. Niekoniecznie jest to lider drużyny, niekoniecznie jest to taka postać najważniejsza w szatni, ale ktoś, kto jest po prostu głośnym nazwiskiem, zostaje kapitanem. Tak. Czasami jest to szkodliwe, moim zdaniem. No właśnie, a tutaj nie jest to najlepsze. Tutaj mieliśmy jasne zasady. Pacioretty został wybrany przez kolegów z szatni, było głosowanie. Jak to ujął Mark Bergevin, menedżer klubu, nie było trzeba tam specjalnie głosów liczyć, także decyzja była w miarę jednomyślna. Tak, ale spekulacja trwała od taka zaawansowana, myślę, od tygodnia, od dwóch i był mocny głos za PK Subbanem, którego też będziemy tu mieć w rankingu, a jeszcze podbił swoje szanse tą darowizną 2 dni wcześniej, 10 milionów, najwyższa darowizna w historii kanadyjskiego sportu. 10 milionów dolarów zobowiązał się PK Subban na rzecz szpitala dziecięcego w Montrealu. Dziecięcego przekazać. To jest 15% jego chyba całego kontraktu. Duża kwota, naprawdę. Bardzo duży gest. Zyskał sobie tym naprawdę szacunek szeroki. No ale nie wystarczyło to na tyle, żeby go uczynić kapitanem, bo jednak do PK Subbana jest więcej zastrzeżeń niż do Maxa Pacioretty'ego jako sportowca, jako dżentelmena na lodzie. I są tam zarzuty, że troszkę lubi poudawać, troszkę się lubi podłożyć czasami. Nie jest zbyt lubiany, jeżeli chodzi o pozostałe zespoły. Wręcz można powiedzieć, że w niektórych kręgach bostońskich jest bardzo nielubiany. No tak, myślę, że Maxa Pacioretty'ego już bardziej kibice Bruins. Też mam takie wrażenie, że Pacioretty jest ogólnie szanowanym zawodnikiem, cenionym. Myślę, że to dobry wybór na kapitana. Mhm. Jest połączeniem świetnym takiego power forward ze strzelcem. Ma taki laser shot. Jest praktycznie to, co mówiliśmy jeszcze w trakcie sezonu, jedyną poważną opcją na taki shot gdzieś z okolicy, z wysokości bulika. Coś takiego pewnego, regularnego. To jest problem Habs, który być może będzie rozwiązany, bo wiemy, że jakieś tam ruchy zostały poczynione. Zobaczymy. No, ja widzę tutaj kolejny dobry sezon Maxa Pacioretty'ego, bo on wielokrotnie przekraczał barierę tak 30 bramek. I chyba nie zapowiada się. To miał tą poważną kontuzję i też został wtedy nagrodzony nagrodą imienia Billa Mastercuna, tak? Tak. To jest nagroda dla kogoś, kto wykazał się wytrwałością w takim dążeniu do celu jakiegoś określonego. Tu akurat w przypadku Maxa Pacioretty'ego było to szybkie wznowienie kariery po bardzo groźnym tam wejściu z Dan O'Hara i zaczepieniu się o bok boksu, tak? To był taki, tam jest taki moment, w którym kończy się boks drużyny. Tak, jest takim skupkiem. Jest słupek, w który niefortunnie trafił też Max Pacioretty. Tak, no tam doszło do złamania jednego z kręgów szyjnych. Było tam też bardzo poważne wstrząśnienie mózgu. Więc to była paskudna rzecz. No, tak. Pacioretty wrócił, no i w zasadzie nic go nie ominęło jakby w tym momencie. To znaczy nie zatracił umiejętności, wrócił w wyśmienitej formie. No i w tej chwili jest to jeden z najlepszych strzelców w ogóle w całej lidze, bo jest to chłopak, który jest gwarantem 35 bramek. A wiemy, że o gole w dzisiejszej NHL jest bardzo ciężko. Mhm.
Tak, a on potrafi te gola zdobywać i to przy, tak jak kiedyś już wspominaliśmy, niewybitnej pomocy centrów, czyli nie jest dużo tych bramek na pustą bramkę, czy jakichś takich łatwych rzeczy. To są czasami trudne strzały, które Pacioretty podejmuje i wymierza doskonale. Jeszcze przy okazji zawsze się podkreślał Maxa Pacioretty'ego to, jak tanim rozwiązaniem jest dla Montrealu, bo on zarabia tylko 4,5 miliona dolarów, to w przeliczeniu na zdobywane bramki jest najlepsza statystyka w lidze. Najmniej się mu płaci za gola w rozgrywkach, jeżeli tak to ktoś liczy. No to istotna informacja, bardzo istotna, pewnie, że tak. Wiemy, że w dzisiejszej erze salary cap to jest kluczowa sprawa. A to jeszcze jest w ogóle bardzo długi kontrakt, bo obowiązuje przez kolejne 4 sezony, aż do 30 roku życia. Bo w ogóle to właśnie jest młody zawodnik, 26 lat dopiero skończony. Myślę, że możemy tutaj mówić o czołowym, skrzydłowym NHL właśnie przez najbliższe 5-6 sezonów. Tak, świetny tak wybór. Pokazuje to nasz ranking, to jest, proszę ciebie, raz, dwa, trzy, no piąty najlepszy skrzydłowy w naszej ocenie. Tak już też, żeby to sobie uszeregować troszeczkę pozycjami. Jak najbardziej, w ciemno mogę brać Maxa Pacioretty'ego jako piątego. Nie musimy się wstydzić naszej decyzji. Nie, tutaj nie ma większych wątpliwości. Ja jeszcze teraz sobie przypomniałem, że chyba na początku wakacji powstał taki filmik fajny, w którym Max Pacioretty w Bostonie reklamuje kanapkę. Podchodzi do ludzi, tak, albo z McDonalda, coś takiego. Podchodzi do ludzi, oferuje im kanapkę, pyta się, czy jest pyszna. Nazywa się Max 67, czyli ta jego ksywa połączone imię z numerem, jaki nosi na bluzie. No i dają się wszyscy wkręcić oczywiście. No, potem jak im mówi, kim jest, to jest taki troszkę zaskoczenie, troszkę niesmak, no bo to jednak jest jeden z liderów największego rywala, ale wszystko w przyjaznej atmosferze, bo on właśnie jest takim człowiekiem, który pozytywne emocje, wibracje wzbudza, nawet u rywali. Zawsze przy tych filmach, bo później też oglądałem inny film, kto to był na tym filmie? Zawodnik Boston Bruins i to nowo pozyskany, który pochodzi z... To był, proszę ciebie, Max Talbot. To był Max Talbot właśnie i Max Talbot też rozmawiał z ludźmi na ulicach Montrealu tym razem. I też nie przedstawiał im się. I mało osób go poznało. Tam akurat pokazywali ludzi, którzy go nie zorientowali się, że to jest zawodnik NHL. On niby był jakimś reporterem, udawał, że po prostu pyta. Mnie to zawsze tak ciekawi, no rzeczywiście porównując wartość marketingową właśnie sportowców z NHL i z NBA czy piłki nożnej, po prostu nie, czasami nie widzimy tych chłopaków, no widzimy ich wiecznie od góry w tych kaskach, wszyscy są prawie jednakowi, mamy charakterystycznych zawodników, po wzroście, po stylu poruszania się jesteśmy w stanie ich poznać, ale te twarze, no... Nie zawsze kojarzymy, no w tych kaskach, wiadomo. I nawet najwięksi właśnie, najbardziej zagorzali kibice, których w Montrealu nie brakuje, no nie poznali swojego krajanina, bo no, przecież z Quebecu pochodzi Talbot i tam się pytał właśnie co o to, jak byłby odbierany taki zawodnik, który gra dla Bostonu, a jest pochodzi z Quebecu. I dosyć tam dostał szorstkie odpowiedzi, że to wstyd i że jego rodzice na pewno się wstydzą za to. Śmiał się z tego oczywiście sam zawodnik, ale no ale to są takie szpilki bijane przez kibiców. A propos Maxa Pacioretty'ego, mam taką jeszcze ala pudelkową informację dla ciebie. Nie wiem, czy pamiętasz takiego zawodnika jak Maxim Afinogenow, rosyjski tak, skrzydłowy. Tak, pamiętam. No, to jest jego szwagier, proszę ciebie. Brother-in-law, tak? Tak, czyli tak, dokładnie. Siostra Maxa. Nie, siostra Afinogenowa jest. Aha, siostra. Maxa. No widzisz, taka tutaj ciekawostka. A Afinogenow chyba też jeszcze w ogóle gra sobie w KHL. Chyba tak, chyba jeszcze jest zawodnikiem aktywnym. Fajnie, no. Czemu nie? Słuchaj, ci zawodnicy gdzieś tam jak się spotykają, czy przebywają razem, ich rodziny często też, łatwo się zaprzyjaźnić. Tutaj akurat chyba nie mamy zastrzeżeń do tego związku. To taka tam ciekawa. O ile mamy zastrzeżenia do związku Wiaczesława Wojnowa, to tutaj dajemy błogosławieństwo naszego podcastu. Niech im się wiedzie.
O, idziemy dalej. Mamy zawodnika, który może być kontrowersyjny, bo niektórzy powiedzą, że jest za nisko. No chyba tak. Jedynie. Mamy Johna Tavaresa. Ty mu dałeś dużo więcej punktów. Chociaż nie, tak jak patrzę, to i Maxa Paciory tego w podobny sposób oceniliśmy. Ale jest pewna rozbieżność. Sklasyfikowaliśmy go na 16 miejscu. I teraz pytanie, czy John Tavares jest lepszy? Czy John Tavares należy do tej ścisłej elity ligi? No należy, tak trzeba powiedzieć, że należy. Znaczy, nie wiem, jak definiujemy sobie tę elitę. Wydaje mi się, że 16 zawodnik ligi jest w elicie. Jest elita mimo wszystko. Natomiast czy jest to ktoś jak Sidney Crosby, jak Aleksander Owieczkin? Chyba nie. Ja bym powiedział, że tak. Powiedziałbym, że tak. Dobrze, szanuję odmienność i jak najbardziej aprobata moja do takiej dyskusji, ale są pewne braki w Johnie Tavaresie i w jego grze. I były zawsze. No okej, dużo mówiło się o jego słabości, że słabo porusza się na łyżwach, czegoś brakuje w jego grze defensywnej, takie były zarzuty długo. Mhm. Natomiast dla mnie jest szalenie wartościowym zawodnikiem ze względu na kontrakt, na wiek, na umiejętności ofensywne, też na to, jak cenną postacią marketingową jest dla swojego klubu, bo on też należy na to patrzeć. Dzisiaj, gdybym miał oprzeć klub, budując go od nowa, to Tavares byłby bardzo blisko szczytu tej listy, z której bym wybierał. O tak, na pewno byłby wyżej już właśnie od wspomnianych Owieczkina, Crosbiego, których ze względu na wiek pewnie już musiałbym pominąć. Mm-hmm. No ciekawy sposób myślenia. Ja powiem szczerze, nie mogę mu odmówić sensu hokejowego, tej inteligencji, tego serca i zaangażowania, umiejętności znalezienia się i wymyślenia rozwiązania w danej sytuacji na lodzie. Ta ofensywa jest u niego świetna. Zarzuty były. Jakie były zarzuty co do jedynki z draftu, jeżeli można mieć zarzuty? Była prędkość i była umiejętność poruszania się na łyżwach. Oczywiście tu nie chodziło o te proste manewry jeździeckie. Tu chodziło o pewną zwrotność, bo John Tavares jest... Znowu mówimy o kimś, kto jest zbudowany w taki krępy sposób, czyli... nie jest najwyższy, a jest dosyć takie ma grube kości, o tak bym powiedział, tak? Ale tak właśnie, ta prędkość została dopracowana do poziomu NHL albo i wyżej. Zdecydowanie, to dużo na to. Bo widzieliśmy w zeszłym sezonie tą bramkę w Toronto strzeloną, gdzie przejechał całe lodowisko, minął wszystkich, nikt go nie dogonił. No i co można zarzucić takiemu zawodnikowi, jego prędkości? Skoro jest słaba, to no to jak wygląda, tak? Jak wygląda dobra prędkość w NHL? Jest to na pewno, tutaj zostało to naprawione. Natomiast dalej mam wrażenie, że pewne elementy jazdy z krążkiem są poniżej tego topu. No ja nie mam takiego odczucia. Akurat naprawdę bardzo wysoko cenię sobie Tavaresa. Kompletny center. Zresztą o którym tutaj z centrów, o których omawiamy w naszym rankingu, nie jest kompletny? No każdy. Tak, o wszystkich możemy dobre słowa powiedzieć. Troszeczkę stylem gry, jeden jest bardziej snajperem, drugi jest bardziej playmakerem, jeden jest większy, drugi gra bardziej finezyjny hokej i tak dalej, ale nie możemy tutaj mówić o jakichś ewidentnych brakach, to byłoby bardzo... Nie no, o ewidentnych brakach chyba musielibyśmy nagrywać podcast do polskiej hokej lidze, tam mielibyśmy dużo więcej takich krytycznych uwag. To tam chyba tylko o brakach moglibyśmy mówić. Właśnie, tutaj rozmawiamy o tych najlepszych na świecie i ciężko im coś wyciągnąć, ale jeżeli można, John Tavares, podtrzymam to, że widzę czasami tą skłonność tak... Dużo nadrabia tą koordynacją oczy, ręce i przez to też nie widać dużo tych braków, bo czasami się wydaje, że on tak właśnie chciał, ale czasami naprawdę znalazłem takie momenty, w których widziałem, że manewr skrętu z krążkiem czy jakiś ruch siedział mu w głowie, ale nie było to dostatecznie dobrze wykonane lub szybko wykonane i trochę to tam coś wyszło, on podał albo strzelił. Wyszło to dobrze, tak? Wyszło to na jego plus, ale jednak... No może tak to zaplanował, słuchaj. Nie wiem, wiesz, pamiętajmy, hokej też jest bardzo przypadkową dyscypliną. Czasami tego szczęścia trzeba mieć dużo, ale dochodzę do takiego wniosku, że jeżeli tego szczęścia ma się cały czas dużo, to też coś w tym jest. To właśnie chyba ta inteligencja i umiejętność przewidywania wielu wydarzeń. Wiesz co, jeszcze czym imponuje mi bardzo Tavares?
tym, że potrafił, może nie w pojedynkę, ale był głównym motorem napędowym tego, że Islanders wygrzebali się z tej ligowej piwnicy. Wiemy, jak to było w Edmonton Oilers z, nie wiem, z Tylerem Hallem, z Ryanem Nugentem Hopkinsem. Też wiązano z nimi ogromne nadzieje, że oni gdzieś w pojedynkę czy później w duecie pociągną ich do góry. Wiemy wszyscy, jak to się skończyło, czy jak to wygląda nadal. Islanders, trzeba powiedzieć, byli w bardzo podobnej sytuacji jak Oilers. Też byli zupełnie na ligowym dnie. Panował tam ogromny bałagan w klubie. Oczywiście duża rola menedżera klubu czy trenerów, że potrafili posprzątać tę sytuację, no ale jednak oparli ten obecny sukces właśnie na Tavaresie. Tak, wszystko co dobre. On podawał temu mentalnie, podawał temu na lodzie. On sprawia, że jego koledzy grają dużo lepiej, bo pamiętajmy, że on nie miał nigdy wybitnych partnerów w ataku. Przez, nie wiem, dwa sezony bodaj najlepszym skrzydłowym u jego boku był Matt Molson. No to umówmy się, nie jest żaden rewelacyjny skrzydłowy, a z Johnem Tavaresem potrafił dobijać gdzieś do 30 goli w sezonie. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Tak, i no to tak, dobrze, jak najbardziej zgadzam się teraz z tobą. Jest też po najlepszym sezonie w życiu, bo 86 punktów zdobytych. Też jest zawodnikiem, który jest ważny w tych kluczowych momentach. Zdobył 8 bramek decydujących o wyniku spotkań. Tak, to też dużo mówi nam o tym, jaki jest charakter i że ktoś nie wymięka, tak? Nie chowa się za plecami innych. Miał być liderem Wyspiarzy, jest. Był od początku, do teraz jest nim i myślę, że będzie jeszcze. I nie bez parady myślę o Wyspiarzach jako zespole, który może nawet wygrać dywizję, tak? Może zdziałać coś więcej. I tutaj na pewno te główne zasługi pójdą na konto Johna Tavaresa. Ma coraz lepszą też drużynę. Jest budowane to od początku pod niego, ale no bez niego by się nie udało w żadnym przypadku. No pewnie, że nie. To jest najważniejszym instrumentem w tej grze. Dobrze, to... A nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jakie ciekawe pochodzenie ma w ogóle John Tavares. Ja wiem, że ma pewną polską nutę w tym pochodzeniu, no ale właśnie. Dokładnie historii nie kojarzę. To jest dziadostwo, tak? Się mówi, tak? Tak, miał dziadków od strony ojca z Portugalii, a od strony matki miał dziadków z Polski. A w ogóle jego dziadkowie z Polski nazywali się Bolesław i Józefina Kowal. O proszę, tak. Może mamy jakiegoś człowieka. Ja mam tutaj człowieka. Odległy kusyn. Muszę się zorientować w tej sprawie. To by był hit. Myślę, że jakbyś napisał dobry list do Johna Tavaresa albo do organizacji New York Islanders, to mógłbyś liczyć na jakieś wyjściówki może na mecz. Tak, podam się za tutaj jakiegoś przyszywanego brata Johna. Niekoniecznie muszą wiedzieć, że tych kowali jest w Polsce paruset, parę tysięcy. No właśnie. Musimy wypróbować. Na jakieś derby nowojorskie chętnie się wybiorę. To byłoby fajnie. Idźmy dalej. Chociaż jeszcze taki stop. Będziemy mieli Wyspiarzy w nowym miejscu, na Brooklynie, w nowej hali i tym bardziej rośnie rola marketingowa Johna Tavaresa dla klubu, tak? Wszystkie oczy na niego, wszystkie światła na niego. Dużo nowych kibiców przyjdzie, tak? Jest, no tak, lepsza, taka jest lepsza miejscówka i on będzie wisiał, tak? Jego plakaty wobec niego, jak ktoś komuś będzie opowiadał, no chodź na hokej na Brooklyn. Chodź na Tavaresa, dokładnie. Będą na niego patrzeć i on będzie zarażał tych nowych ludzi, nowojorczyków hokejem, tych, którzy jeszcze nie mieli okazji może się rozkochać. To i tyle. I idźmy dalej. Tutaj mamy człowieka, o którym już wielokrotnie w audycjach rankingowych wspominaliśmy. Pewnie za zasługa tego jest tego ostatniego sezonu najbardziej, ale no też mamy do czynienia z kimś niesamowicie utalentowanym. Jest Victor Hedman na 15. Tak, Victor Hedman, który na ten najwyższy poziom w NHL wskoczył w ubiegłym sezonie. Długo gdzieś ten jego talent się rozwijał, no ale jak to w przypadku obrońców często bywa, to nie dzieje się z dnia na dzień. Potrzeba im roku, dwóch, trzech, czasami czterech, żeby dotrzeć do tego docelowego poziomu, żeby w pełni zrealizować swój talent. No ale spokojnie możemy powiedzieć, że Hedman już jest w tym miejscu, w którym miał być.
to wcale nie było takie oczywiste, że on tak się rozwinie. Mówiło się, że to jest wielki talent, ale nigdy nie mamy pewności, że co do tego, czy zawodnik o takich gabarytach, o takiej specyfice gry będzie potrafił wszystkie te narzędzia poskładać w całość. No, a w jego przypadku na szczęście się udało, bo jest bardzo nietuzinkowym zawodnikiem właśnie ze względu na umiejętności, które posiada, na połączenie z gabarytami, a także to naprawdę zawodnik bardzo nietuzinkowy, jak na warunki NHL. Tak, połączenie świetne, to co powiedziałeś, to co będziemy podkreślać, bo takich zawodników mamy niewielu. No zazwyczaj przy takich gabarytach nie masz tej prędkości, tej jazdy na łyżwach, właśnie, tej zwrotności. Douglasem Murrayem, jeżeli masz takie gabaryty. Dokładnie, i masz pewną określoną rolę w zespole, jesteś roleplayerem, pewne zadania od trenera, natomiast Victor Hedman może grać wielkie minuty, czyli może robić wszystko, może grać w powerplayu, może bronić karę, może grać 5 na 5, robi to, wyprowadza krążek, jest troszkę upside'u jeszcze w nim w ofensywie, mam wrażenie, że on może zdobywać więcej bramek, może jest tam jeszcze coś można poprawić w technice strzału, może troszkę właśnie w samej decyzyjności zawodnika, no lubi bardziej podawać, czuje się lepiej w roli takiego dostrzegającego dobre okazje, dobrych partnerów. Mam w pamięci parę podań z playoffów przez prawie całe lodowisko, tam były 2-3 takie akcje, gdzie Hedman uruchamiał czy Kucherowa, czy Johnsona i szła akcja sam na sam. Dobrze się czuję w takiej roli, dużo te pierwsze sezony, o których powiedziałeś, on był wysoko draftowany. No bardzo, w ogóle ciekawa sprawa w naszym rankingu, bo John Tavares to była jedynka draftu 2009, a Hedman był numerem 2. I mamy wyżej o pozycję Hedmana, pewnie tylko i wyłącznie ze względu na ten sezon. Tak, no chyba tak, ale to nic dziwnego, że najbardziej opieramy się na tym, co było niedawno, co jest najświeższe w naszej pamięci. Mhm, no to talent porównywalny, mam wrażenie, bo niczego nie możemy tutaj odmówić. Tu na tych początkach było ciężko Wiktorowi Hedmanowi, mimo że on nie wrócił jakby do juniorów. Od początku, od wybrania był takim stałym członkiem formacji defensywnej Błyskawic, grał wiele meczów, tutaj nie było jakiejś taryfy ulgowej czy czegoś w rodzaju, no on jeszcze potrzebuje trochę czasu na zapleczu czy gdzieś. Grał od początku w NHL i były pewne mankamenty. I tutaj być może o jeden rok później wystrzelił ten wielki talent, ten sezon, w którym właśnie chcieli, żeby był taki poziom u niego. I to jest może o rok za późno, ale opłaca się też mieć cierpliwość do takich zawodników, inwestować w nich czas. Tutaj nie zabrakło tego w Tampa Bay Lightning i nie, no prawo oczywiście, też, tym bardziej prawo dla menadżera, tak? Steve Eisermana. Nikt tam od początku nie oczekiwał, że od razu będzie obrońcą numer jeden. Spokojnie się rozwijał. Jego czas na lodzie już na początku kariery po 20-21 minut. Teraz to było troszkę więcej. Przystosowany był do tego stylu gry, bo pamiętajmy, że zanim trafił do NHL, on już jako 17 i 18 latek miał za sobą 2 pełne sezony w szwedzkiej lidze seniorów. Grał w Modo szwedzkim, także już zaplecze na tym poziomie dorosłym miał dość bogate. Tak, chyba nie można nic wielkiego tutaj dodać. Szukam jakiejś słabszej strony, ale nie mogę jakoś sobie przypomnieć. Na pewno nie jest zawodnikiem o takiej charakterystyce jak, nie wiem, Erik Karlsson czy PK Subban, czyli nie jest to takim typowym rozgrywającym, który gdzieś sam potrafi też ruszyć z krążkiem, który wjedzie jakoś super dynamicznie, rozegra kombinacyjnie. No to chyba nie jest jego najmocniejsza strona, no ale jest po prostu graczem o troszeczkę innej charakterystyce i nie ma w tym nic złego. Tak, i tutaj, a tutaj znowu w odmianie dla Schiebera jest graczem, który lubi operować kijem w obronie i te wejścia ciałem być może czasami nie są tak częste, jakby chciano. To statystyka hit. Czasami się prosi o taki open hit na środku lodu. Hedman tego troszkę unika. Nie wiem, czy to jest tak strasznie też źle w kontekście tego, co mówiłem właśnie tamtym razem. Jest świetnym, wybitnym łyżwiarzem jak na swój wzrost. Właśnie. On wie, że może ten krążek... Od początku kariery mówiło się właśnie o tym, jak on doskonale porusza się na łyżwach.
liczbach. A pamiętajmy, to jest no, dwumetrowa wieża, grubo ponad 100 kg, czyli tak, tak. Stawić taką tym... maszynę w ruch na łyżwach to nie może być prosta sprawa, a jednak. A jednak jest, bo to przyspieszenie jest po prostu błyskawiczne, osiągana prędkość z krążkiem, wprowadzeniem krążka, co ważne, jest więcej niż zadowalająca. No i chyba tyle. Chyba możemy przejść już do następnego człowieka, który... No tutaj mamy do czynienia z takim gwiazdorem. Z kimś, kogo nie sposób też nie lubić, ze względu na jego taką otwartość dużą w stosunku do mediów, do kibiców, duża interakcja, Tyler Seguin. No kojarzymy go teraz głównie ze zdjęciami z kaczuszką dla słynnego magazynu. Barwna postać, też ostatnio doniesienia, że bardzo dużo imprezuje w Toronto. No ale jak ktoś tam na Twitterze z amerykańskich dziennikarzy napisał, no czemu się dziwić, jest to młody tak człowiek, sportowiec już na szczycie, można powiedzieć, jednej z najlepszych lig świata i jeżeli ma czas wolny, to czemu nie miałby zrobić ogromnej domówki? No pewnie, ja też wychodzę z takiego założenia, że nie można gdzieś tam estetycznie cały czas trenować i myśleć tylko o sporcie. Bez przesady. Trzeba znaleźć zdrowy rozsądek, granicę, złoty środek, wyznaczyć sobie w tym wszystkim. A on faktycznie jest taką osobowością dość rozrywkową, ale no nie brońmy mu tego. No jedni czytają książki, tutaj nie wiem, czy Tyler Seguin lubi, pewnie może i lubi czytać, bo no tam samolot... jest jakimś wielkim fanem Hemingwaya, ale tak. No nie każdy musi być. Ja raczej widzę go właśnie... Boston Bruins mocno to przeszkadzało, że on raczej nie siedział z nosem w książkach, tylko lubił wyjść na miacho. Rzeczywiście, no to też dużo zależy od dynamiki szatni, w której się dany gracz znajduje. No tam akurat w Bostonie był taki moment, w którym oni grali już zdecydowanie o mistrzostwo, tak? I była mega powaga. No może nie było takiego czasu, żeby ten development, to rozwijanie się młodego charakteru. Gracza na lodzie to jedno, ale też psychologicznie, mentalnie rzecz biorąc, po prostu młodego gościa, który ma zadatki na wielki sukces. Może to nie był ten po prostu, nie ten czas i nie to miejsce. Zdecydowano się go oddać i tu myślę z korzyścią dla niego samego. No, ma teraz, i dla Dallas Stars. I dla Dallas Stars, tak. Oni na pewno nie narzekają na tą wymianę. A Boston Bruins śmiało możemy nazwać wielkimi przegranymi tej decyzji. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, czyli 2 lata później, możemy powiedzieć, że za szybko zrezygnowali z Seguina. Tak i... Nie uważam. Najśmieszniejsze jest, Adrian, to, że teraz dużo jest materiałów. Teraz było media tours, tak zwane, czyli zawodnicy zostali wysłani do Toronto na specjalne dni poświęcone dziennikarzom. I praktycznie każdy członek Bruins, który tam był, mówił o tym, że jest potrzebna nowa dynamika w szatni, jest potrzebna świeżość, są potrzebne uśmiechy, jakieś takie rzeczy. I mam wrażenie, że już na lodzie wiadomo, jaką ma wartość Tyler Seguin, ale to, co on by mógł dać w szatni teraz, jako ten młody chłopak, taka energia, żywy dynamit, to tego właśnie im brakuje. Też brakuje, no dokładnie, ale też brakuje im strzelca. Poważnego strzelca, takiego na 35-40 goli w sezonie. Wiemy, że było sucho i chudo pod tym względem w Bostonie. No właśnie, Matt Beleskiej to nie jest. Mieli odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu, ale w zasadzie nigdy... Nie mam poczucia, żeby Seguin dostał taką prawdziwą szansę w ogóle w Bostonie, żeby zaistnieć jako zawodnik czołowy. Czy to skrzydłowy, czy to center. No zawsze gdzieś był za plecami i Krejciego, i Seguina, i Lucicia. Nie mam poczucia, żeby kiedykolwiek ktoś w Bostonie tak całkowicie w niego uwierzył. Zawsze były te znaki zapytania. No krąży po internecie ten słynny filmik ze spotkania menedżerów i sztabu szkoleniowego w Bostonie, gdzie właśnie debatowano nad rozstaniem się z Seguinem. Także każdemu polecam, żeby sobie na YouTubie obczaić to nagranie. Bodaj tak. Z programu Inside the Bee. Taka seria, która ukazywała się w lokalnej telewizji. I właśnie ja też sobie to odświeżę. Pewnie widziałem, w tej chwili nie mam tego. Była taki krótki filmik właśnie z kuluarów, ze spotkania zarządzających klubem i dyskutowano właśnie nad Seguinem. No cóż, no w zasadzie wszyscy wiedzieli wtedy, że to duży błąd. Oddanie takiego zawodnika, chyba poza menedżerem generalnym klubu, którym był wtedy Peter Chiarelli.
Fajnie, że wspomniałeś o tym, że on może grać zarówno jako center, jak i skrzydłowy. Tak, to jest duża wartość. Duża uniwersalność jest Tylera Seguina. Właśnie, też trzeba powiedzieć, że super się odnalazł w Dallas, bo to nie było wcale takie pewne. Mogło być różnie, wiesz, mogło się okazać, że tak samo jak Louis Erickson, który poszedł w drugą stronę, no zupełnie nie wpasował się w klimat i w sposób gry Niedźwiadków. No tak. Czasem no. Sagan w Teksasie razem ze swoim najlepszym kumplem Jamie Bennem stanowią dzisiaj no topowy duet ligi. Chyba obok, nie wiem, Patricka Kane'a, Jonathana Tavesa i Ryana Getzlaffa i Corey'a Perry'ego, to jest taki najbardziej wyrazisty i najlepszy duet w lidze. No znakomite to dynamic duo rzeczywiście, no punktują obaj, bo wiemy, że Jamie Benn też tu będzie zaraz. Ale zdradzasz wszystko z naszego rankingu, słuchaj, żadnego no napięcia nie będzie za chwilę. Ale to jest chyba, myślę, że ktoś się mógł domyślić nawet, że będziemy mieli tu Jamie'ego Benna, ale jeszcze o Seguinie, to jest fajny ruch też ze strony Dallas, że wzięli Richa Peverleya, o którym mówiliśmy też niedawno i to tak dwójkowo lepiej poszło, mam wrażenie, że właśnie początki tego teksańskiego życia, jak ściągasz dwóch facetów z Bostonu, lepiej jest, tak? To jest taki mądry ruch ze strony menadżera gdzieś. No i Peverley też swoje ugrał, zagrał na swoje możliwości w Teksasie. I świetne wpasowanie charakterem się Seguina, no właśnie taki Texas guy. Myślę, że on tam w tych kowbojkach chodzi do szatni, strzela rewolwerami, żartami. To jest taki człowiek właśnie. Też była seria filmów właśnie z Tylerem Seguinem, z Jamie Bennem. Jak oni nie tylko na lodzie się dobrze dogadują, ale i poza lodem, to tacy żartownicie, tam parę pranków wyszło, no tak, skręcają swoje mamy. Kilka z tych żartów też było słabej jakości, umówmy się, troszeczkę, no faktycznie może nie do końca dojrzałe to chłopaki, no ale... No po prostu lubią się tak pobawić. No taka jest... Taka jest ich, że tak powiem, dola, rola. Ważne, że jest ten bromans, jak to się mówi, czyli dwóch facetów ma tą chemię nie tylko na lodzie, poza lodem, już nie mówiąc nic więcej. Po prostu to działa na korzyść Dallas i dlatego ja też Dallas bardzo będę dużo oglądał. Chcę to zobaczyć, jak ta drużyna będzie w tym sezonie działać. A też wiążę sobie duże nadzieje w związku z występami gwiazd nadchodzącej kampanii. To tutaj się zgadzam jak najbardziej z tobą. Dobrze, to idźmy teraz do nieco starszego gościa, który... Też nam się trochę będzie kojarzył, to znaczy on jest takim zaczepnikiem. Zdecydowanie. Kimś, kto lubi i czasami to może nie jest dobre. Corey Perry. Były MVP ligi, tak? Mieliśmy wcześniej Ryana Getzlaffa, oczywiście mówiliśmy przy jego okazji nierozerwalny też duet Corey Perry i Ryan Getzlaff. A tutaj chyba Getzlaff nie był MVP, prawda? Nie, jeszcze nie miał tego tytułu. No mamy tutaj wyżej Corey'a Perry'ego akurat. Wyżej cenimy jego umiejętności strzeleckie, przede wszystkim instynkt taki ofensywny. Jest to też kawałek gościa. Solidna taka dawka kilogramów i wzrostu. Pytanie tylko właśnie o to, co ja powiedziałem, czyli ten cały taka postawa lodowiskowa, zaczepianie przy rywali praktycznie w każdym meczu, to jest to słynne odbieranie kija, takie szturchanie, bo jak już akcja jest zatrzymana, takie gdzieś tam walenie tym kijem po łyżwach, to jest coś, co nie kwalifikuje się na karę i jest to takie rozpraszające rywali, ale czasami mam wrażenie, że ucieka też ta energia z Corey'a Perry'ego przez takie rzeczy. No nie wszyscy to lubią, faktycznie dla też kibiców przeciwnych drużyn, wiadomo, często Perry jest wygwizdywany, często fani obierają go sobie na tego gościa, na którego buczą najgłośniej, no ale z kolei kibice Anaheim go uwielbiają. Tak, jest tam... Taka specyfika gracza. Tak, no ja myślę, że to jest charakter człowieka, on Pewnie. Po prostu ma pewne zachcianki, tak, na lodzie i nieważne, czy to idzie, czy nie idzie, bo tu nie chodzi o to, że Kaczory przegrywają 3 golami i Perry zaczyna śpirować. Nie, to czasami jest bardzo korzystny, że tak powiem, wynik, rezultat, mecz dobrze się układa, a Corey Perry gdzieś tam podjeżdża i coś tam oczywiście, jakiś trash talk następuje, komuś coś mówi, kogoś gdzieś klepie i przejeżdża obok bandy, zabiera człowiekowi kij,
to też są takie obrazki, które jak, no jak myślę o Corey Perrem, to właśnie to mam, mam gdzieś przed oczami, ale oczywiście to nie jest wszystko, bo to jest świetny zawodnik, a wielokrotny, no on przekroczył barierę 40 bramek, tak? Wtedy w tym dwa sezonie. Dwa razy tylko. W zasadzie w sezonie, kiedy otrzymał Harta, czyli w 2011 roku. Wtedy było 50 goli aż. Właśnie. No i też kampania poprzednia, 13-14, to były 43 bramki. No a tak poza tym, szczerze mówiąc, miał spory rozstrzał. To znaczy zawsze gwarantuje te 30 bramek. No ale były sezony, kiedy było to 27, były sezony, kiedy było to powyżej 30, były to 33 gole i tak dalej. No jest troszeczkę rozstrzał, brakuje mu może takiej regularności, złapania jednego konkretnego pułapu. No ale jakby te 30 goli zawsze gwarantuje i to jest bardzo istotna informacja. Jest też właśnie członkiem tego duetu genialnego z Ryanem Getzlaffem. Posiadanie takiej pary napastników jest gwarantem sukcesu, gwarantem tego, że drużyna liczy się w walce o playoff i o coś więcej. Tak, ten temperament właściwie jest tylko jedynym takim zastrzeżeniem. No, mamy też, Corey Perez toczył bójki w NHL, zrzucał rękawice. Jest w nim na pewno jeszcze dużo potencjału, to jest członek olimpijskich ekip Kanady, złotych ostatnich i też z 2010 roku, czyli tutaj możemy powiedzieć, że w skali krajowej jest też doceniany, wiemy jak trudno dostać się do tej kadry. Nie najlepszy jeździec, to tutaj może być zaskakujące czasami, bo zazwyczaj ci skrzydłowi no tacy właśnie... To są dynamity. No on może faktycznie do takich nie należy, ale nadrabia też sprytem i ustawianiem się pod bramką. No właśnie, tą przebiegłością. Te tak zwane śmieciowe gole, no takie te garbage goals, czyli gdzieś tam właśnie w tym polu niebieskim. I zawodnik typu klacz, czyli... To jest jego królestwo, on tam lubi właśnie się przepchnąć, jakąś dobitkę wsadzić bramkarzowi pod park. No, równo z syreną, albo w ostatniej minucie, tak, albo w dogrywce. No tego typu gość, który nie boi się wchodzić w te brudne rewiry pod bramkę, popychać się z obrońcą. No tak, bo to jest unikalna rzecz w dzisiejszej lidze. Niewielu zawodników lubi się poprzepychać, lubi tam powalczyć z obrońcami. Raczej skrzydłowi kojarzą nam się dzisiaj z takim strzelcem, który ma super uderzenie z nadgarstka, gdzieś, nie wiem, z 6, 7, 8 metrów od bramki. No nie przesadzam, może, ale tak, no 5-6 metrów, a Perry jednak gdzieś to metr od bramki, to jest to jego królestwo. A chociaż ten nadgarstek też całkiem funkcjonuje nie, u znaczy, niego nieźle. Jasne. Natomiast jakby jego największym atutem jest właśnie ta gra w bezpośrednim towarzystwie bramkarza, przeciwników. Zostawmy już. No na pewno tylko jeden taki kamyczek do ogródka. Czasami mógł darować sobie te akcje, gdzie udaje i nurkuje. No bo jest, to na, też jest zarzut. Na pewno jednym z liderów w tej stawce. Też jest zarzut w stosunku do niego, że może czasami niepoważne takie zachowania. No ale no, mamy też akurat płynne przejście do Pikeja Subana na 12 pozycji, też mniejszy staż w lidze, a już jeden z, tak, z najczęściej wymienianym w tym gronie właśnie nurkujących, udających. No tak, nawet ukarany przez ligę. Tak. To było, ukrotnie, jeżeli chyba, dobrze pamiętam, to było pierwsze nazwisko, które złapało się w poprzednim sezonie na ten nowy taryfikator kar. Liga tam wprowadziła troszeczkę usprawnień. Najpierw zawodnik był ostrzegany formalnie przez ligę, jeżeli wykazał się takim niecnym uczynkiem, a następnie był karany chyba, nie wiem, karą $5000, przy kolejnej karze było to $10000. Właśnie PK Subban był zawodnikiem, który jako pierwszy zadebiutował na tej liście ukaranych. Czyli tak, to jest pewien problem tego zawodnika. Jest to tak, jest to coś, co jeszcze ja myślę, że PK Subban może to wyeliminować z siebie, że może się tego pozbyć, chociaż jego nawet pozalodowiskowe takie zagrania, takie charakterystyczne rozmowy, on jest lekotuchem, on jest takim też luźnym człowiekiem. Ja myślę, że PK Subban czy Tyler Seguin to jest coś, mają coś wspólnego, tak? Mają taką niesamowitą luźność w kontaktach z mediami i też z kibicami. Z jednej strony to jest super, tak? Kluby lubią mieć takie postacie warte, to jest bardzo wartościowe. Przepraszam cię, jak słyszysz
jakieś trąbienie, to właśnie wesele tutaj przejeżdża obok mnie. A z drugiej strony może to mieć zły wpływ. To znaczy to całe takie... On dużo niepotrzebnych rzeczy też na lodowisku wykonuje. Czasami mam wrażenie, że to jest takie troszkę gwiazdorstwo, no coś takiego. I to udawanie też czasami wynika właśnie z takiego przekonania, że sędzia, że ja to ja przecież i no i to już jest kara, panie sędzio, ja to muszę pokazać, że to już jest kara. To raczej z tego wynikają te... No tak, ja rozumiem. Nie. Jestem w stanie zrozumieć tych, którzy niekoniecznie przepadają za jego zagrywkami na lodzie. Tak. Ja też. Znaczy osobiście akurat mi on nie przeszkadza. Jest taką postacią barwną, fajnie się zachowującą. Znaczy może nie fajnie, ale trzeba też takich postaci. Nie może być tak, że wszyscy są, wiesz, grzeczni, ułożeni. Tak, dlatego mówię o ich wartości. Seguina, jego. On przecież też prowadził nagrody. No ale tak, jeżeli już mówiąc tak czysto hokejowo, mam wrażenie, że ta otoczka wokół niego, te wszystkie brudne zagrania, to czasami też wyprowadza go samego z równowagi, troszeczkę zapomina o hokeju, nie skupia się na samej grze i troszkę, ta koncentracja mu ucieka i wtedy zdarzają mu się takie defensywne klopsy. Tak, to jest mój właśnie główny zarzut. To też mu się zdarza. Popełnianie błędów w obronie, gdzieś zgubi krążek, gdzieś zgubi krycie. Mam wrażenie, że sporo z tych jego słabości doskonale maskuje Andrzej Markow i to nie jest przypadek, że oni są skojarzeni w jedną defensywną parę już od dobrych kilku sezonów, bo Markow to jest taki spokojny gość, który właśnie wszystko czyści, posuwanie. On dzięki temu też ma dużo większą swobodę w graniu do przodu, bo wiemy, że on na fantazji też potrafi ruszyć dynamicznie, wjechać pod bramkę. O tak, wyobraźnia to jest wielki plus. Świetne zagrania. Tak, ale myślę, że o sobie Markowa nie możemy zapominać, kiedy mówimy o Subanie. Bo... Tak, jest to taki cichy bohater, taki drugoplanowy, nie statysta, tylko sufler, tak? To się mówi, jak tak, powiada tak, ktoś. Tak, ktoś jest ktoś taki właśnie, ktoś, kto Pikejowi Subanowi czasami krzyknie, czasami po prostu ruchem, bo nawet podpowie, co gramy i jak gramy i co zrobiłeś źle też, bo myślę, że Pikej Subban, mimo że ma to przekonanie o sobie już jako o gwieździe, to właśnie starszego kolegi, tak jak powiedziałeś, nie od parady jest to tak zrobione, że grają razem. Czyli ten szacunek myślę, że do Andrzeja Markowa ma i stąd to też wynika, że są w trudnych sytuacjach na lodzie też razem. Brak dyscypliny. To tutaj się zgadzamy, że ta dyscyplina po prostu u Subana czasami zawodzi. Nie, okej, tylko że wiesz, też często brak tej dyscypliny przynosi pozytywne skutki, pozytywne wyniki, daje korzystne rezultaty dla drużyny. Jest faktycznie nieprzewidywalny, ale raz tracą gola, a innym razem zyskają dwa. Więc wydaje mi się, że ten bilans ostatecznie jest na korzyść Subana. Wiesz, on też na jest pewno jednym z, nie wiem, może jest jeszcze dwóch obrońców w lidze, mam na myśli, nie wiem, może Drew Doughtyego i Erika Karlsona, który, no i może Dustina Bufflina, który w pojedynkę potrafi przesądzić czasami o losach meczu, po prostu chwycić mecz za gardło i w pojedynkę gdzieś go rozstrzygnąć, rzucić się do ataku, jest takim bardzo widocznym graczem na lodzie, bardzo aktywny. Że on po prostu potrafi wygrać mecz dla swojej drużyny. Nie wiem, czy wyrażam się dość jasno. Myślę, że tak. Myślę, że wszyscy rozumieją to, co mówisz. I on wchodził do ligi już z takim, z taką łatką właśnie kogoś, kto może przebłyskiem jednym zmienić losy spotkania. Natomiast wchodził też ze znakiem zapytania, jeżeli chodzi o defensywę. A okazało się, że i w defensywie jest dobrze. Naprawdę, ze strony Pikej Subana nie ma tutaj większych zaniedbań. To co mówisz, część jego tych nieporozumień z krążkiem, jak to można nazwać, markuje trochę osoba Andrzeja Markowa, ale myślę, że rok, dwa, trzy będziemy widzieć też taki improvement w tej materii. Już nastąpił. Tak, bo to najlepszy obrońca Norris Trophy zdobyty zaledwie 3 lata temu, 12-13 sezon i to nie było tylko za ofensywę, głównie, ale tu już było, po prostu dano też, bano się o tą stronę defensywną, okazało się, że na poziomie NHL jest dopuszczalna co najmniej, a myślę, że będzie coraz lepsza. No pewnie.
O, mamy następną osobę na naszej liście. Mamy kogoś też na czasie. Cały czas wymieniamy jego nazwisko w kontekście następnego sezonu. Być może będziemy mieli... Tutaj chyba zbierzemy największe... Baty. Baty, tak. Że jest tak ci się wydaje? Tak, tak, takie mam przeczucie. No tak, no mamy Stevena Stamkosa na 11 dopiero pozycji. Bardzo daleko. Mamy go daleko. Z jednej strony, no mamy go daleko trochę naprzeciw własnym też zasadom, no bo czemu Steven Stamkos jest tak daleko, skoro on tyle bramek strzelił, jest finalistą z zeszłego sezonu, czyli ten warunek ostatnich sezonów dobrych spełnia. No nie jest stary, tak, nie może, rokuje na jeszcze co najmniej dobrych parę, 5, 4, 6 lat, jak tam się to rozwinie. No i co? Czemu mamy Stevena Stamkosa tak nisko? Nie wiem. Mamy Stamera nisko. On zniknął w playoffach. To były jego pierwsze takie dalsze playoffy. A wcześniej też przeszkodziła mu kontuzja raz w karierze, że tak powiem. Nie pojechał wtedy na ważny dla siebie turniej. I to był... Przed playoffami już się mówiło, że Steven Stamkos nie jest sprawdzony w takim decydującym boju, tak? W jakiejś serii playoff ciężkiej. I gdy przyszedł ten test, no to Steven Stamkos jednak go oblał, bo jednak nie był tą osobą, której te wszystkie plusy zapisujemy po stronie Tampa Bay Lightning. Tam raczej zachwycaliśmy się trojaczkami i oni troszkę przejęli pałeczkę od Stevena Stamkosa w Tampa Bay Lightning i nie jest to bez wpływu na obecną sytuację kontraktową. Tak, no tak, bardzo, bardzo słuszne uwagi. Faktycznie nie spisał się jako lider w fazie playoff, brakowało takiego goli, już tam wszyscy dziennikarze wyliczali mu ile minut jest bez gola, ile spotkań bez bramki i tak dalej, i tak dalej. No i to chyba największy zarzut dzisiaj wobec Stamkosa. Ja mam wrażenie, że bardzo mocno pokrzyżowała mu szyki ta bardzo poważna kontuzja nogi, on miał złamany piszczel. Pamiętamy wszyscy chyba tę kolizję z bramką, to było w spotkaniu z Boston Bruins, kiedy właśnie złamaniu uległ jego piszczel. Mam wrażenie, okropna, że gdzieś tej dynamiki troszeczkę brakuje mu właśnie po tym urazie. Tak, nie to jest wynikało... takim samym zawodnikiem, jak był przed kontuzją. Sama kontuzja wynikała z pozytywnej strony Stevena Stamkosa, czyli tego, że jest graczem two-way i zawsze wracał agresywnie za krążkiem, zawsze pomagał w defensywie. No tutaj akurat pomógł aż za bardzo, to w swoją bramkę wleciał i ten piszczel złamany kosztował go naprawdę sporo. Kosztował cały sezon, tak? Myślę tak jak ty, że to nie pozostało bez wpływu na jego psychikę, chociaż strzelił w parę dziesiąt już bramek od tamtej pory. I jakby ze samymi rękami Stevena Stamkosa i nie widać tego, tak? Nie widać fizycznie, że ta kontuzja gdzieś tam pozostawiła coś. Natomiast być może właśnie w sferze mentalnej tutaj jest troszkę gorzej, no... Nic nie mogę zarzucić Stamerowi, jeżeli chodzi o sezony zasadnicze właśnie, a tutaj jak przyszło do playoffów, to jego zniknięcie mnie trochę jednak odrzuciło i stąd być może nie oceniłem go najwyżej. Mógłby się poprawić troszkę na face-offach. Wiem, że nie każdy musi być specjalistą od wznowień, ale jak jesteś pierwszym centrem w swoim zespole, to musisz robić pewien procent, a on czasami miał problem z tym. No tak, te 50% to jest takie minimum przyzwoitości wymagane na tej pozycji. Ma z tym problem spory. Bywają dłuższe serie, kiedy robi po 40%, czasami nawet mniej. Tak. Z tych czołowych centrów jest chyba najsłabszym wznowieniowcem. Natomiast co do jego umiejętności strzeleckich, ja dostrzegam taką zależność między mniejszą ilością goli zdobywaną przez Stamkosa, a jednak odejściem Martina Saint-Louis z Tampa Bay. Bo pamiętamy, że to był też taki topowy duet w NHL. Saint-Louis wykładał mu te wszystkie krążki. Stamkos wtedy spokojnie strzelał te 50-60 goli na sezon. W momencie, kiedy z klubu odszedł Saint-Louis, tego playmakera dla Stevena wciąż brakuje, bo jednak granie w formacji, nie wiem, z Walterim Filpiulą czy z Ryanem Callahanem, to nie jest ta sama dyscyplina sportu, co granie z Martinem Saint-Louis w najlepszej formie.
Tak, i jest też pewien paradoks w Stevenie Stamkosie, że on chce grać jako center. Teraz się dużo o tym mówi, że ten manewr, który Jon Cooper zastosował z przeniesieniem go na skrzydło, z jednej strony był logiczny i też sam zawodnik nie pyskował, ale z drugiej strony teraz, gdy trzeba negocjować kontrakt, no to jednak coś tam jest na rzeczy, że on chce być centrem. Z drugiej strony on nie jest tak mocny na rozegraniu tego krążka, jak jest mocny w strzale i szuka tego strzału. On ma mentalność strzału. Nie, no pewnie, że tak. No, to jest... On oddaje mnóstwo tych uderzeń i z jednej strony dobrze, tylko właśnie jest ten paradoks tego, chce być może wszystkim być Steven Stamkos, centrem pierwszej formacji, który strzela bramki, no ale gdzie tutaj jest miejsce dla kogoś innego, tak? Gdzie tutaj są jakby pokłady jeszcze jakichś zapasów, jak Stevenowi nie wyjdzie mecz, nie wiem. Wiesz co, no wydaje mi się, że odpowiedzią na te bolączki będzie Jonathan Drouin. No my sporo sobie o nim rozmawialiśmy też przy okazji playoff i jeszcze przed playoff. Mamy nadzieję, że to będzie ten gość, który na lata zastąpi dziurę zostawioną przez Martina Saint-Louis właśnie. I że to będzie ten rozgrywający dla Stamkosa. To na papierze wygląda aż nazbyt logicznie, szczerze tak, mówiąc. Tak, o tak. Mam nadzieję, że ten układ w końcu odpali i będziemy znowu oglądać Stamkosa, który zdobywa 50 czy 60 goli w sezonie, bo on ma na to potencjał. W zasadzie tylko Aleks Owieczkin jest lepszym strzelcem, ma lepsze uderzenie od Stamkosa, bo wiemy, że te petardy Stevena to jest naprawdę poezja hokeja. Tak, no mamy do czynienia z graczem, który no, chyba w tych ostatnich sezonach 60 goli zdobył w sezonie 11-12. To jest w obecnych już czasach liczba nie do osiągnięcia tych 60 goli. Teraz jak sobie myślimy, czy ktoś w ogóle może przekroczyć 50, tak, dobić. A już 40, strzelców 40 bramek traktujemy no jako elitę zupełną w tej chwili. Jako tak, pierwszą piątkę, pierwszą trójkę. No i jeżeli Stamkos zdobył tak naprawdę niedawno tych 60 goli, to dużo nam mówi o tym, kim jest i kim może być. Kwestia tego właśnie, kim on chce też do końca być na tym lodowisku. No może, tak jak mówisz, Jonathan Drouin, może jest tak, że Stamkos potrzebuje obok siebie niskiego, skrzydłowego, takiego strusia, trochę pędziwiatra, z pewną inteligencją, który by trochę jeździł dookoła niego. I tylko mu ten krążek wykładał, no bo to... Wykładał, tak, żeby ta wymiana krążka była, wiadomo, Stamkos strzeli w pierwszego, a ten szybki skrzydłowy jeszcze pojedzie może na dobiteczkę, czasami jakiś inny wariant zagrają, ale być może po prostu Stamkos najlepiej się sprawdza w takiej konfiguracji i musi kogoś takiego mieć. No tak, no to brzmi logicznie, brzmi to rozsądnie. Mamy nadzieję, że to jeszcze odpali w Tampie w tym sezonie, bo chciałbym, żeby Stamkos wrócił do tego poziomu 60 goli. Bo jednak ubiegły sezon to są tylko 43 gole. Oczywiście mówię tylko w dużym cudzysłowiu, bo 43 gole, tak jak mówimy w dzisiejszej NHL, to jest świetny wynik. Ale od Stamkosa chyba, kurczę, możemy wymagać jeszcze więcej. No wymagamy. Ja myślę, że motywację już ma, bo wypadł z pierwszej dziesiątki według nas rankingu. No na pewno jak posłucha audycji, to sobie pomyśli, o nie. Nie tak, idź tą drogą, Stevenie Stamkosie. Nie idź tą drogą. Wracaj do swojej gry, do tego, co robiłeś do tej pory. Też myślę, że te kontraktowe zawiłości zostawiają dużo do przemyśleń, bo mówi się, że w tej atmosferze takiej niepewności może to mieć negatywny jednak wpływ. Zawodnik oczywiście zaprzecza, mówi, że będzie pracował jak zwykle, że ten obóz traktuje poważnie, ale może, jest ale pewna nieścisłość tam. Siedzi to na pewno z tyłu głowy, a może nawet nie z tyłu, tylko gdzieś tam z przodu czaszki się czai, ta myśl ciągle go nachodzi. No bo to jest ważna decyzja, życiowa decyzja, nie tylko hokejowa, ale właśnie mówię, też związana z życiem poza lodowiskiem. Podejrzewam, że jeżeli zdecyduje się przedłużyć kontrakt z Tampą, no to nie będą 2-3 sezony, tylko związek już do końca kariery zawodniczej. Dlatego no, to jest kluczowa decyzja przed Stamkosem. Czy on chce być nadal w Tampie, czy chce spróbować czegoś innego. Także jest na takim rozdrożu życiowym, mam wrażenie. Tak.
Wiesz co, no tak, jeżeli chodzi o Stevena Stamkosa, może nam wiele osób zarzucić, że jest za nisko, a tutaj na dziesiątce może nam wiele osób się zdziwić, że To tak mamy go wysoko. tak wysoko, tak, no, ale byliśmy też zaskakująco zgodni co do tego, że to miejsce należy się w jakiś sposób Jamie'emu Benowi z Dallas Stars, a tutaj punktacja była w miarę podobna, a przecież nie konsultowaliśmy tego ze sobą. No nie. To jest I właśnie Jamie Benn. Ciekawy przypadek, Jamie Benn, na pewno ciekawy przypadek. No też na pewno działaliśmy pod wpływem ubiegłej kampanii, kiedy został najlepiej punktującym zawodnikiem w NHL i otrzymał nagrodę Art Ross Trophy właśnie za największą ilość punktów. Natomiast na ocenę Bena składa się, mam wrażenie, jednak troszeczkę szerszy obraz, bo to już była kampania wcześniej bardzo udana. I to jest generalnie bardzo, bardzo kompletny zawodnik, naprawdę bez słabości. Jest też bardzo uniwersalnym zawodnikiem, bo może grać i centra, i skrzydło. W zasadzie dopiero ubiegły sezon tak go zdefiniował na tej pozycji lewoskrzydłowego, ale tak długo był przerzucany z pozycji na pozycję. Trochę jak Seguin, troszeczkę też jak Stamkos. Tak, duża wymienność w tych formacjach Dallas właśnie. Gabaryty, gra też twardo, ma umiejętności strzeleckie, umie rozegrać krążek, jest dobrym przywódcą, no kapitan w końcu zespołu. Naprawdę, wydaje mi się, że gdyby nie grał w Dallas, a był w jakimś bardziej medialnym klubie typu, nie wiem, Washington czy Pittsburgh, to dzisiaj mówilibyśmy o nim jako o jeszcze większej gwieździe. On tak też nie do końca się wpisuje właśnie w ten model takiej kanadyjskiej gwiazdy, bo nie był wysoko wybierany w drafcie, nie mówiło się wcześniej w juniorach dużo o nim, bo to wiemy, że tak często bywa. Jak tu mówi się o tobie dużo, że będziesz jedynką, to też razem z tymi oczekiwaniami, nawet jeżeli nie do końca je spełniasz, to gdzieś ta twoja reputacja jest gdzieś dużo wyżej. A to był złoty strzał w drafcie, fajnie, że o tym wspomniałeś, to jest piąta runda. No absolutnie, a zaraz się okazało, rzadko ci zawodnicy z piątej rundy, nawet jeżeli oni gdzieś tam z dalszych rund robią karierę, to chwilę trwa ta ich identyfikacja tego, że oni mogą grać jeszcze od razu na tym poziomie najwyższym. Tutaj bardzo szybko się okazało, że Jamie Benn to był steal absolutny w piątej rundzie i szybko, szybko się Dallas Stars zorientowali, dali mu grać. Okazało się, że on punktuje już jak stary weteran, 40 punktów w pierwszym swoim roku w NHL. Okazało się, że jest strzał, że jest zwód w tym chłopaku, że te informacje, że jego jazda nie jest odpowiednia, ma jakieś tam, były wprowadzane korekty do jego sposobu poruszania się. Że to wszystko było nieco przesadzone, wszystko jakby pod kontrolą ma Jamie Benn. Nie jest to tak, że jest super jeźdźcem, ale potrafi odnaleźć tą swoją przysłowiową klepkę, jak to mówią koszykarze. Ma swoje miejsca na lodowisku, z których potrafi strzelić. Troszkę jest, on jest duży i może draftując go w piątej rundzie była taka obawa właśnie, że pewnie draftujemy kolejnego power forwarda. A okazało się, że to nie jest power forward, bo on troszkę zrezygnował. Jeszcze w juniorach były takie informacje, że on lubi grać ciałem. Tutaj natomiast w NHL nie ma tego z jego strony za dużo, chociaż lubi się pozaczepiać troszkę. Lubi agresję, pewne tam rękoczyny nawet. No tak, no tak trzeba grać na zachodzie, wiesz, tam nie można być tylko od strzelania goli czy od asystowania, czasami też trzeba sobie pobrudzić rączki, No i poprzepychać, powalczyć. Jak się jest kapitanem, to też trzeba no, to też stawać za swoimi. Że tak. Natomiast tutaj może faktycznie, że mamy go dość wysoko w rankingu, ale też pamiętam, jak budowana była kadra Kanady na Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku. Właśnie też o Benie dużo rozmawiali ci zarządzający Team Canada, że Ben jest bardzo niedoceniany, że to tak gdzieś troszeczkę na uboczu to jego nazwisko, tymczasem pod kątem umiejętności, pod kątem przydatności dla zespołu jest naprawdę nieoceniony. Więc czuję się rozgrzeszony. Mimo że mamy go dość wysoko, to nie, no nie, ja czuję, podobnie nie to. Czuję się z tym źle. Chociaż na pewno nie jest tak medialnym nazwiskiem jak Stamkos czy Tavares. Tak, no
nie jest tym typem człowieka może, no jest typem jajcarza, bo już mówiliśmy o tych prankach, o tym braterskim podejściu też do Seguina, z którym podejrzewam jakaś wyższa inteligencja nie, być może nie czułaby się zbyt dobrze z takim imprezowiczem, ale tutaj no rozgrzeszają nas czyste liczby, czyste rzeczy, no dwa sezony temu 79 punktów, rok temu 87, a w takim tempie 100 punktowiec może nawet. Jeżeli Dallas Stars będą mieli ten najlepszy sezon przed sobą, wzmocnili się, ja mówię, będę bardzo ich wnikliwie obserwował, skoro dało radę zrobić 87 punktów, to przy lepszym sezonie, kto wie? No wiesz, ma 26 lat, w teorii właśnie nadchodzący sezon, czy kampania 2016-17 to mają być jego najlepsze sezony. A więc tak. Może coś w tym jest, tak. Tak to teoretycznie powinno być, że najbliższe dwa sezony to będzie ten prime i ten szczyt kariery. Tak, to jest wszystko wycelowane w Dallas Stars, mam wrażenie, na ten i na następny sezon. Chociaż dużo młodych też postaci, które jeszcze dadzą radę przez cztery sezony, myślę. No ale wiadomo, że żyjemy w erze Salary i nie wiadomo, czy oni razem po prostu dotrwają tych dwóch, trzech następnych sezonów. Jamie Benem zamykamy dzisiejszy odcinek, a rozpoczynamy pierwszą dziesiątkę. Przed nami tylko dziewięciu sprawiedliwych, najlepszych zostało, a to już będzie w kolejnej naszej jakiejś audycji. Na razie odpuszczamy tą sekcję informacyjną. Zresztą nie dzieje się tak strasznie dużo. Dopiero co zespoły otwierają obozy treningowe. Chociaż też nie można mówić, że nic się nie wydarzyło. No już troszkę coś tam w trawie piszczy. Coś wiemy. Ktoś już jest, jak to mówią, lód zamrożony. Tak? Pewna emocja jest wzbudzona. Będziemy mieli właśnie chyba ten odcinek informacyjny przed sobą, a potem finałowy odcinek z rankingiem, gdzie przedstawimy wam, jak to poukładaliśmy w tych ludziach, którzy reprezentują hokej, no, tak mogę powiedzieć całkowicie. Ja tak sobie myślę, że ta dziesiątka, która przed nami jest już dość... Dziewiątka. Dziewiątka, no tak, już... dziewiątka, oczywiście. Myślę, że jest już dość klarowna. Myślę, że każdy może nam przynajmniej... pięciu, sześciu, nie, siedmiu no myślę, że, wymienić. Myślę, że całą dziewiątkę każdy byłby w stanie wskazać. Oczywiście pewnie nie pozycja po pozycji, tak jak my to sobie ułożyliśmy, ale te nazwiska nie powinny być wielkim zaskoczeniem. No ale tak, się okaże wszystko. To będzie ciekawy odcinek, bo tyle dobrego będziemy mówić. No, już wytykać cokolwiek tym zawodnikom będzie trudno. No ale coś spróbujemy. Jakieś argumenty muszą się pojawić, dlaczego on jest tu, a tamten tam. No, coś musimy wymyślić. A to będziemy na bieżąco rzeźbić tutaj argumenty. No tak też myślę. Dobra, to dzisiaj sobota, pewnie wieczór jakiś przyjemny będziesz, Adrian, spędzał. No tak sobie myślę, że tak. Ja planuję jakiś wypoczynek spokojny. Jeszcze kaszlę, jeszcze troszkę wdycham, jak to się mówi, więc nie będę szarżował, nie będę się bawił w Taylora Seguina, ale tobie życzę naprawdę miłego wieczoru. A dziękuję, tobie również. Trzymaj się. Hej. Cześć.